Dzień dobry, bardzo mi miło. Faktycznie lepiej jest z drugiej strony, ale postaram się temat przeprowadzić. Temat numizmaty doby gotyku na tle zabytków z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, czyli monety są dzisiaj właśnie w centrum spotkania. Temat można rozumieć dwojako, ja postaram się poprowadzić tak, żeby na koniec wszyscy byli zadowoleni, jak to mówi poeta. Tak czy inaczej, trochę tajemniczo brzmi określenie gotyk, jeśli mówimy o archeologii. Nie chcę mi przeskoczyć. Czyli numizmaty, czyli monety, ślady numizmatyczne na wyspie. Gotyk w odniesieniu do archeologii, no, czy tym bardziej dla numizmatyki, nie ma jakiegoś określenia czasowego takiego, które jest wyróżnikiem dla danych monet. Zazębia się z okresem denarowym, który rozpoczyna się w wieku XI od początku naszego, czy już nawet od wieku X, od początku naszego historii naszego pieniądza i trwa okres denarowy do wieku XIII, następnie mamy krótki okres kwartnikowy tutaj w Wielkopolsce i następnie okres groszowy. Także ten okres gotycki jest troszeczkę sztuczny. Tutaj za pomocą grafik, które zostały wykonane w rezerwacie, pokazujące widok na Ostrów Tumski w wieku XI i w wieku XV, XVI, można pokazać zmiany, jakie zaszły na przestrzeni samej wyspy. Tak? Mamy tutaj zmiany przede wszystkim w architekturze, też zmiany polityczne, zmiany administracyjne na wyspie, ale też w samej numizmatyce zaszło szereg zmian, tak zwanych reform. One mogły być dotyczyć samego bicia monety, ale też samego wyglądu pieniądza i nominałów, którymi się posługiwano. Także tutaj jest bardzo szeroka przestrzeń. Ja postaram się przejść do końca wieku XV. Mam nadzieję, że to wszystko będzie w miarę tak płynnie, ewentualnie potem będzie można zadać oczywiście pytania. Nie można zacząć rozmowy o monetach na Ostrowie Tumskim, które jest wyjątkowym miejscem w historii właśnie pieniądza na ziemiach polskich, dlatego że tutaj rozpoczęła się historia wybijania monet polskich. Tak? Czyli nie można ominąć tego wieku najstarszego, czyli wieku X. My jesteśmy przyzwyczajeni, oglądając na dzisiejsze banknoty 10-złotowe, że przy Mieszku I mamy z drugiej strony banknotu monetę podpisaną imieniem Mieszko. To jest już naukowa pewna niezgodność, bowiem już profesor Suchodolski ustalił, że ta moneta z imieniem Mieszka jest efektem wybijania monet Mieszka przez Mieszka II w czasie rządów Bolesława Chrobrego. I tu w tabelce, którą taką podzielił profesor najstarsze polskie monety na poszczególne menice. Tu widzimy, że one grupują się właśnie tylko w Wielkopolsce i przy Poznaniu jeszcze w wieku X mamy wyróżnione dwie monety, monetę ze strzałą i monetę z imieniem Wenceslaus. Moneta ze strzałą to wygląda tak, jak widzimy teraz na prezentacji. Strzała faktycznie jest w głównym polu, czy unosi się, czy wypływa z nad drzewa życia. No to ma być nawiązanie do biblijnego drzewa, tak, z Poznania dobra i zła. Wokół mamy w otoku napis Bolesławus Dux. Dux to jest to określenie Bolesławo, no tak jak Mieszko, tak Siko, tak samo tutaj imię Bolesław jest zakończone literą O. I pojawia się tytuł Dux, który najczęściej występuje przy imieniu Bolesława we wszystkich, na większości jego monet. Po drugiej stronie krzyż patriarchalny, krzyż podwójny, który widać, on nawiązuje mocno do, czy jest pod wynikiem wpływów duńskich. Takie krzyże występowały wtedy na monetach duńskich. Profesor Suchodolski zaznacza, że mogło rytownikiem czy pomysłodawcą tego wyobrażenia mógł być kapelan, który służył przy księciu w kaplicy przy Pałacowej. Moneta miała powstać jeszcze w X wieku, znana jest w tym momencie z dwóch egzemplarzy, ze skarbu z Kalisza i ze skarbu z Pomorza. Druga moneta, równie ciekawa, to moneta z imieniem świętego Wacława. Imię Wacława znajduje się wokół krzyża, czyli po prawej stronie, tak jak Państwo patrzą. No, też znana w niewielu egzemplarzach, także one nie są często poprawnie wybite. Nie ma jednak przed imieniem świętego Wacława tego określenia święty. Także początkowo historycy czescy i numizmatycy uważali, że to jest najstarsza moneta czeska, która była wybita przez dziadka Bolesława Chrobrego.
Już od XIX wieku została włączona jak do monet polskich po lewej stronie wokół no, nieczytelnej i chyba ostatecznie jeszcze nierozszyfrowanej gmatwaniny na środku, które wydają się być literami, znajduje się imię Bolesław. To są te dwie najstarsze monety. Widzimy, popatrząc tutaj na tabelę, że mennictwo trwało nieprzerwanie, ale do lat 20., tylko XI wieku i najdłuższe spośród tych mennic, które zostały tutaj wymienione. Także Poznań, miejsce, w którym teraz jesteśmy, Ostrów Tumski, jest miejscem, skąd ta nasza historia pieniądza, pierwsze nasze monety mają swój początek. Skąd imię świętego Wacława na monecie? Chrobry, zanim jeszcze święty Wojciech wyruszył na swoją misję, szukał patrona dla swojego kraju, czy dla siebie, dla swojej domeny. No i tutaj jakby naturalnie zwrócił się do świętego czeskiego, który mógł być patronem. W momencie, kiedy święty Wojciech ginie, 997, parę za chwilę wyniesiony na ołtarze, no to już ten święty Wacław przestaje być kandydatem na patrona i mamy świętego Wojciecha, który pojawia się na naszych monetach w dużej liczbie w późniejszym okresie. Nie będę tu omawiał wszystkich monet, także to tylko wstęp, żeby tą tradycję menniczą w Poznaniu przypomnieć. Jest jeszcze jedna moneta, która nie należy do mennictwa książęcego, a jest związana z emisjami tu z Ostrowa Tumskiego. Jest to moneta biskupia, z tym, że tutaj jest duży znak zapytania. Ta moneta jest znana przede wszystkim z ziem polskich, choć przyznają się do niej również Czesi. I to jest ten problem, który będzie zawsze się pojawiał, jeżeli będziemy mieć na monecie imię Bolesław, bo zawsze będzie to z małym znakiem zapytania dla wczesnych monet, czy później w okresie brakteatowym, czy mamy do czynienia z monetami, które należą do mennictwa czeskiego, polskiego, czy wielkopolskiego, czy mennictwa śląskiego. Tutaj skrót, legenda łacińska, która przechodzi z awersu na rewers, tłumaczymy ją, te monety ustanowił biskup i łaska Bolesława. Także nie mamy imienia biskupa, ale mamy imię Bolesława, które powoduje, że może to być Bolesław czeski, ale może to być Bolesław Chrobry. W tym momencie rozrzut znalezisk, czyli skupiając się głównie na ziemiach polskich, wskazuje, że któryś z biskupów Polski. W tym momencie do wyboru mamy dwóch. Radzimia Gaudentego, który zasiada na katedrze w Gnieźnie i Ungera, który ma stolicę w Poznaniu. No i tutaj już tak naprawdę można, myślę, że szanse, który z nich wybijał, można podzielić na pół. Ewentualnie no, też można spojrzeć na to w ten sposób, że Unger już ma zorganizowaną jakieś struktury biskupie i może zacząć jakąś produkcję menniczą. Na przykład na temat Radzim Gaudenty zaczyna dopiero organizować te struktury, tak, w momencie, kiedy zostaje arcybiskupem w Gnieźnie. Tu Poznań jest z jego domeny wyłączony. Także to też mennictwo biskupie, które później też się powinno przewijać, ale które nie zawsze widzimy w tej masie brakteatowych z XIII wieku. No i tutaj tradycje mennicze na Ostrowie Tumskim no, można jeszcze połączyć z pracownią złotniczą. Tam, gdzie był złotnik, no to mamy już chociaż taką możliwość przetapiania pracy z metalem i na pewno ten złotnik pełnił też funkcję mincerza, ewentualnie wspomagał. I ta pracownia mennicza, która znajduje się przy Palatium, tutaj w tym miejscu, to pewnie gdzieś tu niedaleko znajdowała się również pracownia mennicza. Musimy pamiętać, że ta pracownia nie była zbyt duża, ona nie działała ciągle. To jakby najsłabszym punktem zawsze, i tu widzimy w monetach Bolesława Chrobrego, była produkcja stempli, czyli praca w tym metalu twardszym, w którym trzeba było wyryć wybijany wizerunek. Także ten widać czasem, że starano się naprawiać stemple, starano się je oszczędzać. Jeśli nawet był pęknięty, to cały czas z nim wybijano monety. Przenosimy się zatem do wieku XIII, okres gotyku w Poznaniu, w Wielkopolsce, można nazwać od lat 40. To jest remont 40. XIII wieku. To jest remont katedry poznańskiej, no i ten gotyk w architekturze wchodzi. No, czyli tutaj zaczniemy od tego okresu, opowieść o mennictwie na Ostrowie Tumskim z tej doby gotyckiej. W tym momencie rządzą Wielkopolską, mamy okres rozbicia dzielnicowego. Wielkopolską rządzą synowie
Władysława Odonica, Bolesław Pobożny i Przemysł I. Z tym, że mennictwo trwa już wcześniej. Synowie Mieszka I rozpoczynają wybijanie monet. Mieszko III, synowie Mieszka III. Mieszko III jeszcze wybija monetę, którą traktujemy jako ogólnopolską. Tu już jego synowie rozpoczynają działalność w samym Grodzie Poznańskim. Powoduje rozbicie dzielnicowe, wysyp monet, które nie zawsze właśnie możemy przypisać do danemu księciu. Także tutaj jest cytat doskonale oddający pewne zgryzoty numizmatyków, to też jest takim trochę, może teraz alibi, do częstych zmian. Tak? Jeżeli pojawiają się nowe źródła, pojawiają się nowe skarby, to powoduje, że atrybucje danych, przypisanie monet do danego księstwa, do danego nawet władcy, no, potrafią zmieniać kilka razy w przeciągu kilku lat. Tu mamy domenę Przemysła I Bolesława Pobożnego i zaczynamy od monet właśnie z imieniem Ad Albertus. Tutaj mamy imię świętego Wojciecha, czy mamy wyobrażenie świętego Wojciecha i imię Wlodzisław Władysław, czyli ojca Przemysła I Bolesława Pobożnego. To też jest cecha charakterystyczna okresu rozbicia dzielnicowego. Synowie często zachowują nie dość, że pieczęcie ojca i używają ich przez kilka lat po jego śmierci, czyli tłoki pieczętne, to również tłoki mennicze. Może to wynikać po pierwsze właśnie z oszczędzania samych tłoków, że skoro są, no to już będzie tam, te monety będą za pomocą tych tłoków wybijane. To jest jednak regularne. To może też być chęć podparcia swojej władzy tym swoim ojcem, który przed nimi rządził. Tą prawidłowość odkrył profesor Suchodolski. Z jednej strony to parę rzeczy wyjaśniło, bo nie mamy monet z imieniem Przemysława, a z drugiej strony zagmatwało, no bo w tym momencie niektóre monety faktycznie wybijał ojciec, potem te monety, mennictwo kontynuowało tymi samymi stemplami syn czy synowie. Te monety z imieniem Adalbertus i Strączyński 1185 i po prawej stronie typ 181 były w pewnym momencie przypisywane mennicy poznańskiej. Tłumaczono w ten sposób, że święty Wojciech jest patronem całego państwa, zatem mogą być wybijane tu mennicy poznańskie. W domyśle ten ważniejszy gród braci, no tu pośród tych dwóch braci dominował, wiemy, Przemysł I, święty Wojciech miał być patronem całej domeny tu Polski, domyśle Wielkopolski. Obecnie przypisywane są mennicy gnieźnieńskiej. W Gnieźnie, wiemy, patron święty Wojciech się znajduje, także miałby one by właśnie z tej mennicy podejść. Także te monety jednak w tym momencie, w którym jest nauka, w którym jest numizmatyka, nie otwierają tej doby gotyku, tego określenia się będziemy trzymać, jeśli chodzi o mennictwo poznańskie. Funkcję tą pełnią, czy rolę tą pełnią, monety Strączyński 43 z wyobrażeniem, tu mamy różnego rodzaju odmiany, z wyobrażeniem właśnie również tronującego władcy. On siedzi z mieczem w ręku na tronie. Wokół jest opisana legendą Władysław, Ludisław i poniżej znajduje się przedstawienie, czy na stronie rewersu znajduje się przedstawienie Oranta. Niestety nie jest on podpisany. To znowu troszeczkę komplikuje sytuację, jeśli chodzi o jego identyfikację. Można założyć, że no, znana jest jakby źródło czerpania inspiracji, tak byśmy teraz powiedzieli, czyli moneta Władysława I Przemyślidy, starsza o 100 lat, na której znajduje się również Orant, tutaj widzimy po prawej stronie. I tu on jest opisany. Mamy świętego Wacława, który według profesora Borysa Paszkiewicza ma również się znajdować na monecie poznańskiej. Dlaczego? To jest jako czerpanie, zostawienie tego przedstawienia na tej monecie, choć wcześniej profesor zakładał, że mogła być to Matka Boska, która wiązałaby się, no byłaby bezpośrednim patronem Przemysła I, ze względu na to, że jest patronem kościoła przypałacowego i no jakby to byłoby logiczne. Szczególnie, że Matka Boska jest często przedstawiana właśnie w okresie średniowiecza, wczesnego średniowiecza, pozycji Oranta.
Tu jest pewne zdziwienie, że nawet nie umiemy określić płci postaci przedstawionej na monecie. Widzimy, że są dobrze zaznaczone włosy czy przepaska na tych włosach. Tu napisy nam się tutaj rozjeżdżają na slajdach. Wieża obronna w Siedlęcinie na obszarze Śląska ma wyobrażenie bogato zdobione piętra legendami arturiańskimi. I w pewnym momencie, czy w pewnym miejscu znajduje się przedstawienie. Pierwotnie sądzono, że Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Tu po prawej stronie widzimy kobietę, tak? Przedstawienie kobiece z Dzieciątkiem znane nam. Mamy zatem zidentyfikowanego świętego, zidentyfikowane przedstawienie. Dalsze prace na konserwatorskie wskazały, że u stóp przedstawienia, u stóp Matki Boskiej znajdują się ryby, czyli tu nie mamy Matki Boskiej, czyli świętego Krzysztofa, który przenosi Chrystusa przez rzekę. Także te przedstawienia średniowieczne są, no, mogą sprawiać pewne problem w interpretacji. Można by spróbować spojrzeć nie tyle wstecz, tak, spinając klamrą obecność piastu tutaj na Ostrowie Tumskim i patronem kaplicy przypałacowej, ale spróbować, można zasugerować, że mógłby to być też święty Marcin, tak? Przemysł pierwszy, planując lokowanie, czy nowo lokowane przeniesienie Poznania na drugą stronę rzeki, pewnie najpierw na stronę, po stronę Śródki, potem jednak patrzy w stronę prawobrzeżnego Poznania, czy lewobrzeżnego Poznania, gdzie znajduje się już parafia, kościół świętego Marcina. Pytanie, gdzie ten kościół starszy stał obecnie, tam gdzie znajduje się ten kościół świętego Marcina przy ulicy Święty Marcin, nie mamy śladów wcześniejszej świątyni niż wiek XV, to taki późny XV. Możliwe, niektórzy archeolodzy sugerują, że ten kościół znajdował się na wzgórzu świętego Przemysła i budując tam swój zamek, tak, miejsce obronne, możliwe, że też ten kościół stał się częścią, przez chwilę kaplicą przypałacową i taką funkcję mógł pełnić, dopiero został przeniesiony później gdzieś dalej. Także możliwe, że miał być tutaj przedstawiony święty Marcin. My go przedstawienie świętomarcińskie, czy świętego Marcina znamy przede wszystkim z tego, jak dzieli się płaszczem z ubogim. To jest przedstawienie z kościoła, obraz kościoła katedralnego. Ale też w żywotach Simon Martin, święty Marcin przedstawiany jest też jako modląca się postać, jako taki orant w momencie pasowania na rycerza. Także tutaj też ten patron rycerstwa mógłby na monetach Przemysła się pojawić. Brat Przemysła I, Bolesław Pobożny, po śmierci brata również prowadził, wybijał swoje monety i tutaj podobna sytuacja jak wcześniej. Pierwotnie przypisywano mu te wszystkie 3 denary, które widzimy. Obecnie tylko środkowy jest uznawany za emisję Bolesława Pobożnego. Moneta po lewej stronie już jest uważana za emisję Piastów Śląskich, po prawej stronie za emisję wielkopolską Bolesława Pobożnego, ale raczej nie z Melnicy Poznańskiej. Także jeśli Przemysł I przeniósł Poznań w całości już ze wszystkimi urzędami, ze swoją siedzibą w 1253 roku, to ta emisja, o którą przed chwilą wcześniej rozmawialiśmy, byłaby ostatnią, która byłaby wybijana, ostatnia książęca emisja wybijana na wyspie. Bolesław Poboczny rozpoczynałby już te monety bić gdzieś pewnie przy zamku, jeśli ta cała akcja miała miejsce około 1253 roku. W dokumencie lokacyjnym miasta Poznania mamy informację o tym, że na rzecz wójta mają być umieszczane wyroki, uiszczane opłaty z wyroków podług monety miejskiej. Tu raczej nie chodziło o wybijanie, o opłaty w monecie określonej monetą poznańską, tylko obowiązującą w danym momencie na terenie miasta, tak żeby tu nie było jakiś nieporozumienie w momencie opłacania się skarg. Okres, nadal jesteśmy w okresie denarowym, braktatowym, gdzie dominują monety jednostronne, ale w tej masie denarów jednostronnych znajdują się często monety dwustronne, które jesteśmy w stanie zidentyfikować.
No i tu mam monetę Przemysła II, bardzo rzadką, która była wybijana w momencie, kiedy już został królem, czyli przez niecały rok. Takim zacięciem rytowników włoskich. Dlaczego te monety, cały czas mówimy o monetach właśnie jednostronnych, monetach w okresie braktatowym, drobnych monetach, to są nadal denary. Te denary, które widzieliśmy Bolesława Chrobrego, one ważyły około 1,5 grama. Te denary jednostronne potrafią ważyć 0,15 grama. A to dlatego, że władcy przeprowadzali renowację monety i to przeprowadzali dosyć regularnie, bowiem to im przynosiło zyski. Oczywiście zamiary były szczytne, żeby odnowić monetę, jak to pod takim hasłem przeprowadzono wymianę, tłumacząc to zniszczeniem monety. One faktycznie, znajdując się długo w obiegu, wycierały się te wizerunki. Tłumaczono to również tym, że niektórzy fałszują monetę i obcinają monetę. Jeżeli wybijano z danej grzywny daną liczbę monet, to zdarzały się nam egzemplarze cięższe i lżejsze. Co bardziej, przedsiębiorcy czy ludzie obcinali monety, denary większe, te cięższe, zyskując drobne fragmenty srebra, ale nadal mając monetę, która w miarę tam trzymała wagę daną obowiązującą. Od czasów Bolesława Krzywoustego już w miarę cykliczne ta renowacja monety była przeprowadzana. Ona wprowadzała szereg zmian, bowiem szereg nieporozumień i komplikowała nie dość, że handel, no to życie codzienne. Trzeba było cały czas się orientować, jaki rodzaj monety jest w danym momencie w obiegu. Wymiana monety mogła następować nawet 4 razy do roku. Wyobraźmy sobie teraz, jeżeli byśmy przechodzili taką wymianę, ile byłoby zamieszania. No ale to był sposób jakby na ściąganie podatku przez księcia, podatku czy opłat w srebrze. No mogłoby się, niekiedyś nawet zdarzało, że za 2 lżejsze monety na rynek wypuszczana była moneta cięższa, no ale jedna, tak? Czyli teoretycznie, czyli nadal władca zyskiwał pewien procent srebra. Tu mamy właśnie w wieku XII wieku i na terenie Polski, na terenie Czech ta renowacja się odbywała. No mamy, często pojawiają się wizerunki kupców czy kramarzy, którzy pokazują monetę taka, która w danym momencie jest w obiegu. Tu mamy nawet z Ewangelii przypowieść o gospodarzu i 2 dłużnikach, no jakby ten pokazywana jest dłużnikom, jaką monetą mają zapłacić. To może być taka ilustracja nawet do tego, co opisał mistrz Kadłubek w swojej kronice, mistrz Wincenty w swojej kronice, gdzie już skazany ma opłacić swoją karę i w tym momencie próbuje zapłacić, czyli uiścić tą opłatę z monetami, gdzie urzędnik wskazuje, wyciąga swoją monetę i mówi, że ta obowiązuje za to, że nie słucha, nie uiszcza opłat obowiązującą monetą, czyli występuje przeciwko księciu, jest mu zabierany cały jego dobytek, a on sam wtrącony do więzienia. Także no, wprowadzało to wiele nieporozumień, też było pewnie miejscem, gdzie było wiele nadużyć ze strony urzędników. Nie wiadomo, czy czasem ten mincerz nie trzymał swojej jakiejś przygotowanej monety, której nikt inny na oczy nie widział. Okres denarowy właśnie, tych denarów jednostronnych, no to są również monety brakteatowe, ale guziczkowe z umocnionym otokiem, czyli z takim wypukłością biegnącą wokół monety. Monety już były tak cienkie, że trzeba było je wybijać w formie takich falistych blaszek, żeby wzmacniać tym kołnierzem samą blachę i żeby też chronić wizerunek przed wytarciem. Także te monety, które tutaj widzimy po lewej stronie i po prawej stronie, zostały znalezione właśnie na Ostrowie Tumskim. Trudno je przypisać do któregoś władcy. Ta moneta po prawej stronie, trudno czasem nawet wizerunek odczytać. Moneta po prawej stronie przedstawia hełm z punktami po lewej i po prawej stronie, hełm z pióropuszem. Identyczna moneta została znaleziona w czasie badań na rynku, także być może jakieś dalsze interpretacje takich pojedynczych znalezisk spowodują, że będzie można przypisać dane monety na przykład do Mennicy Poznańskiej, bo one będą się grupować wokół tego miejsca, wokół tego głównego grodu. Najczęściej jednak monety braktatowe znajdowane są w skarbach i to
Dzięki nim najwięcej informacji o braktatach mamy, bowiem przez ciągłą wymianę monety ona z obiegu bardzo szybko wychodziła. Rzadko było mniej możliwości, żeby ją zgubić, skoro była krócej w obiegu. Plus cały czas pilnowano, żeby jej się jednak pozbywać, no bo nie było sensu już też za mocno trzymać, żeby się nie okazało, że przypadkiem nie jest już nieaktualna. Po środku mamy monetę, która przedstawia koguta. Jeśli mamy koguta, no to numizmatycy tutaj interpretują, że kogut jest atrybutem świętego Piotra, czyli moneta, która została wybita tutaj w Poznaniu. No i takimi tokami, taki tok myślenia często pojawia się w numizmatyce, właśnie szuka się symboli związanych z danym władcą, z danym miejscem, z danym miastem, z danym patronem i tam te monety próbuje się przypisywać. Ta moneta, monety z wizerunkiem koguta na przykład nie zostały znalezione w Poznaniu, tylko w Gnieźnie, no ale przypisywane są tutaj Poznaniowi. Takie zamieszanie, czyli obniżanie wagi monet i wprowadzanie coraz to nowszych symboli, które trudno, bo trudno nam jest jakoś zinterpretować, trwało mniej więcej do przełomu wieku XIII i XIV, kiedy rozwój miast, rozwój mieszczaństwa spowodował, że handel już potrzebował grubszej monety. No i w Polsce, na obszarze Wielkopolski prawdopodobnie najpierw wprowadzono monetę, chociaż tu też są dyskusje, monetę groszową, czyli tak zwane grosze praskie, piękne, duże monety o wadze prawie 4 gram z napisem, z charakterystycznym dwurzędowym napisem legendowym, czyli tam mamy po lewej stronie opis Wenceslaus Secundus, Dei Gratia Res Bohemiae i na stronie rewersu te przedstawienie lwa czeskiego i grosz praski. Nasi sąsiedzi z południa mieli trochę więcej szczęścia, jeśli chodzi o złoża kruszców, no i około roku 1300 odkryto duże złoża w Kremnicy, przepraszam, w Kutnej Chorze i tam zorganizowano jedną dużą mennicę, która potrafiła nawet 55 ton srebra rocznie przebić na monety. Także to była masa monet, która no, powodowała, że grosze praskie stały się od 1300 roku praktycznie tu na terenie Czech, ale też Polski głównym nominałem, jeśli chodzi o monety srebrne w wymianie handlowej. Tak? Jeżeli czytamy w źródłach czy w powieściach historycznych, że coś kosztowało ileś kop groszy praskich, czy tam ileś kop groszy, to w domyśle są to grosze właśnie te srebrne wybijane w jednej mennicy niedaleko, jeszcze na terenie Czech. No to wszystko dzięki złożom i polityce, którą władcy czescy prowadzili, czyli tylko oni mieli monopol na handel metalami szlachetnymi, zakazano wywożenie srebra za granicę w postaci niemonetarnej, no i zakaz wymiany handlowej nie monetami. Także kupcy musieli się posługiwać monetami, które były wybijane w Czechach, żeby... Żeby móc prowadzić wymianę, żeby móc handlować. Wielkopolska w 1000 roku dostaje się właśnie pod rządy przemyślidów, i wydaje się naturalnym, że ta moneta groszowa też wpływa tutaj na nasze ziemie, choć profesor Paszkiewicz uważa, że przemyślidzi mogli najpierw prowadzić monetę kwartnikową, która była efektem reformy na Śląsku. To były mniejsza, grubsza moneta, już nie ważyła też 15 gram, tylko około 1,7 grama i to były kwartniki, nazywane do niedawna kwartnikami śląskimi, obecnie kwartnikami śląsko-wielkopolskimi, pośląskimi i wielkopolskimi. Przyjmuje się, że około 1292 roku właśnie też zaczęto na terenie Śląska wybijać monetę grubszą. Tam nie odkryto nagle dużych złóż srebra, ale rozwój miast spowodował, że potrzebna była moneta, która umożliwi płynniejszy, szybszy handel. Miasta śląskie handlowały w dużej mierze z miastami flandryjskimi. I też niektóre wizerunki, przedstawienia, które znajdują się na kwartnikach, zostały zaczerpnięte z monet flandryjskich. To też niestety są w głównej mierze monety beznapisowe, czyli nie mamy informacji w legendzie, albo jest pseudolegenda, gdzie monety zostały wbite. No, są znaki, czyli te symbole w polu, które można interpretować i łączyć z danymi władcami, czy z danymi
miastami śląskimi. Ale wśród tej masy można wyłapać, czy można zauważyć te, które są związane z Wielkopolską i noszą nazwy miejscowości, czyli na górze mamy z literką P i po lewej stronie napis Poznań i poniżej mamy nazwę Grodziska, z Grodziska Wielkopolskiego. Jeszcze mamy kwartniki z nazwą miasta Kościan. Czyli to są te miasta, które oparła władza Henryka Głogowskiego, zajmując Śląsk po śmierci Wacława III w 1306 roku. Ślązacy, wojska Śląsk zajmuje Pania Wielkopolskę i w tych miastach, które wymieniłem, zaczynają być wybijane monety z nazwami miast. Mamy do czynienia z kwartnikami, które są kwartnikami wielkopolskimi. Jeżeli zatem w 1300 roku rozpoczęto reformę groszową na terenie ziem polskich, została ona wstrzymana przez zajęcie Wielkopolski przez Henryka III Polskiego i potem jego synów. Na tych monetach zastanawiające jest wyobrażenie, które pojawia się właśnie na stronie awersu. O ile jeszcze na niektórych egzemplarzach to wyobrażenie przypomina, można zinterpretować jako księcia, to na niektórych ma ono rysy mało europejskie, wręcz egzotyczne i wiąże się ją, to przedstawienie z postacią świętego Maurycego, który no tak był przedstawiany właśnie w okresie średniowiecza i te wszystkie charakterystyczne cechy na kwartnikach się również znalazły. Pytanie, skąd przedstawienie świętego Maurycego na takie egzotyczne tutaj na naszych wielkopolskich monetach? Prawdopodobnie, no tu musimy mieć domysły, ale około 1309 roku rozpoczyna się niewola awinionska papieży. No i w tym momencie też zastępuje przeorientowanie transportu bulli papieskich, petycji do papieża, listów, dokumentacji na południe Francji, a nie na obszar Włoch. I również z naszego obszaru dziesięcina, czyli srebro w postaci monet, płynie już nie na obszar Włoch, tylko na teren Awignon, na teren Prowansji. Dodatkowo w Sobórwienie, dwa lata później, trzy lata później, w 1311 roku rozpoczyna się i trwa, i on skupia w sobie wszystkich duchownych, łącznie z papieżem, tych ważniejszych duchownych z całej Europy. Niestety z naszych ziem bierze udział tylko Henryk z Wierzbna, a bierze tylko dlatego, że był w areszcie domowym papieża za to. To był biskup wrocławski, który nie chciał płacić dziesięciny. Tam popełnił jeszcze wcześniej parę innych, zarzucano mu parę innych przestępstw, między innymi zabicie legata papieskiego, ale za niepłacenie dziesięciny zostaje objęty klątwą, zmuszony do przyjazdu do Awignonu i tam w areszcie domowym zostaje przez prawie 4 lata, ale ubierze udział w soborze. I to duchowieństwo pewnie nie tylko na poziomie biskupów, ale też na poziomie kanoników cały czas pewnie miało kontakt. Wiemy, że też Henryk Zwierzyna napisał listy, jego decyzja zwracała się do papieża, żeby go zwolniła. Zwolnił i no, patronem Wien, katedry Wien był właśnie święty Maurycy. Może to był jakiś sposób, żeby przebłagać tutaj papieża i Henryk Głogowski próbował w ten sposób może wprowadzić znany element na monety, który miał być lepiej przyjmowany w momencie płacenia dziesięciny, przynajmniej z tej diecezji poznańskiej. No to jest pewien znak zapytania, ale transmisja przynajmniej tego wizerunku mogła właśnie odbywać się poprzez ten sobór, który skupiał większość duchowieństwa wyższego w tym momencie starej Europy. Okres kwartnikowy kończy się dosyć dramatycznie. Raz, dwa, kończy się dosyć dramatycznie.
bowiem przynajmniej jeśli chodzi o Ostrów Dumski, bowiem mieszczanie nie chcą poddać się kolejnemu kandydatowi, który ma chęć rządzić Wielkopolsce, czyli Władysławowi Łokietkowi. Łokietek wygrywa z rycerstwem śląskim tutaj w Wielkopolsce bitwę, ale mieszczanie poznańscy, no, opisuje się to jako bunt, ale naprawdę oni byli nadal lojalni wobec synów Henryka Głogowskiego i no, zbrojnie próbują przeciwstawić się Łokietkowi. Bronią się w katedrze, zamykają bramy i ta obrona jest dosyć no, gwałtownie przełamana przez wojska Łokietka, bowiem ostrutumski kanonie zostają zniszczone, no i opór złamany. Nie wiemy, co się stało z wójtem Nie wiemy, co się stało z wójtem Przemkiem, który tą obroną dowodził, ale Ostrów Tumski zostaje zniszczony. Miasto Poznań upada w niełaskę. Władysław Łokietek przejmuje władzę i no oczywiście wszelkie założenia reformy kwartnikowej odrzuca, wprowadza z powrotem swój system monetarny, ale też przez cały okres rządów nie daje nowych przywilejów dla Poznania i tak samo robi jego syn, czyli Kazimierz Wielki. Żadnych nowych przywilejów dla Poznania nie zostają przekazane. Dodatkowo wioski, które należały do miasta, zostają miastu zabrane. Część przekazana tutaj kurii, ale reszta rozdana dla liczników Władysława Łokietka. Łokietek wraca do tego systemu groszowego, z tym, że on wybija przede wszystkim monety, czy w jego dzielnicach wybijane są monety inne dla każdej dzielnicy. Dla Wielkopolski głównie monety brakteatowe, przynajmniej dwustronnych denarów nie identyfikujemy. Także nie ma nadal jednej monety w państwie. Tu dodatkowo jeszcze od północy znajdują się na terenie Kujaw, na terenie Wielkopolski monety brandenburskie plus jeszcze monety krzyżackie. Także tam można je wymieniać, przynajmniej denary dwustronne, tak jak tutaj jest podana informacja, 12 za jeden grosz, bo nadal ten grosz praski jest tą monetą dominującą, która w państwie ułatwia ten handel, ale jest to moneta obca. Wybija koniec końców Władysław Łokietek pod koniec swojego panowania coś bardzo rzadkiego, jeśli chodzi o mennictwo polskie w ogóle w okresie średniowiecza, czyli monetę złotą, tak zwany złoty polski, tak to można ma nazywać. Do dzisiaj znany jest tylko w jednym egzemplarzu, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jaki był powód wybicia tej monety? No przede wszystkim taki manifestacyjny, on też ta moneta miała w zadaniu połączyć kraj, jeśli chodzi o pewne takie manifestacje oddania go pod opiekę świętego Stanisława, bowiem po lewej stronie mamy przedstawienie tronującego Władysława Łokietka, a po prawej błogosławiącego świętego Stanisława i napis Stanislaus Polonii. Moneta no nie miała, właśnie miała bardziej taki charakter manifestacyjny niż ekonomiczny, także nie przełożyła się tutaj na jakieś, nie była efektem nadmiaru złota, tak, w państwie Władysława Łokietka, była chyba wybita z pewnym wysiłkiem poprzedzonym zbiórką środków przy okazji odpustu ustanowionego ku czci świętego Stanisława, ale zbiegła się mniej więcej z bitwą pod Połowcami w 1331 roku, kiedy to wojska polskie według propagandy, która w tym momencie w kraju była przez władcę rozpowszechniona, zwyciężyły dzięki wstawiennictwu świętego Stanisława. Bitwa była jednak no, nierozstrzygnięta. No, cel został osiągnięty. Wojska krzyżackie się wycofały, ale no, przedstawiona była ta bitwa jako wielki sukces dzięki patronowi Polski. Bitwa była przeprowadzona w dniu przeniesienia lokacji ciała świętego Stanisława. Także tym bardziej wszystko
pracował i można było świętego Stanisława na patrona Polski wyprowadzić. Rządy Kazimierza Wielkiego skutkowały wbijaniem monet dominujących już w Krakowie, monet dwustronnych, te, które tu widzimy po lewej stronie na dole, mam przedstawienie twarzy świętego, przedstawienie twarzy Kazimierza Wielkiego i po prawej wizerunek orła. Dodatkowo na terenie Wielkopolski pojawiają się monety z wyobrażeniem głowy tura, głowy byka i z wyobrażeniem orła. One są opisane jako na legenda, która się na nich znajduje, wskazuje, że są to monety poznańskie i monety kaliskie, także w takich dwóch egzemplarzach, czy dwóch wersjach, dwóch typach te monety były wybijane. Dodatkowo na monetach poznańskich pojawiają się klucze, są to niezmiernie rzadkie monety w Poznaniu. Na Ostrowie Tumskim w tym momencie pojawiają się właśnie monety naszego władcy po dłuższej przerwie, bo monety Władysława Łopietka nie mamy, ewentualnie mamy monety traktatowe, które mogły być identyfikowane jako monety, które były wybijane przez poszczególnych władców. W tym momencie tak nie są zidentyfikowane. Także ta moneta kwartnikowa, ta większa moneta po prawej stronie, została znaleziona na Ostrowie Tumskim wzdłuż traktu królewskiego, który biegł z Kaliszewa w stronę Śródki, a monety denarowe Kazimierza Wielkiego znajdowane były przy kościele Najświętszej Marii Panny. Już tu widzimy, że te emisje są liczniejsze. Kazimierz Wielki popełnił podobny wysiłek pewnie jak jego ojciec, wybijając grosze na wzór groszy praskich. Oczywiście też to była emisja manifestacyjna, mająca pokazać, że czy wskazać, że też tu państwo polskie jest w stanie wybijać monetę, którą można równą groszowi praskiemu. Oczywiście to było nieopłacalne i nie było do utrzymania. Te emisje pojawiły się około 1360 roku. Dzisiaj są, są rzadkie. Nie jest ich więcej niż ten jeden złoty Łokietka, ale są zwykle rzadkie. W czasach Andegawenów pojawiają się monety już wybijane przez Menicę w Poznaniu. W prawej stronie mamy monetę z tarczą andegaweńską i z kluczami, które są małym herbem miasta Poznania. Po lewej stronie mamy monetę Ludwika, która łączy herby andegaweńskie, czyli lilię, z orłem. I to jest moneta wybita przez Ludwika. Ludwik w momencie objęcia tronu wysyła swoją matkę Elżbietę Łokietkównę, która ma w jego imieniu sprawować rządy w Polsce. Ona tytułuje się sama królem Polski, władcą Polski i być może wybijała monety. Tutaj prowadziła politykę w imieniu swojego syna, więc musiała też dbać, żeby w kraju znajdowała się moneta, znajdował się pieniądz, który umożliwiał handel. Tu widzimy na środku monetę znalezioną na Ostrowie Tumskim. Niestety ona jest przecięta na pół, także nie mamy pełnego wizerunku, ale po jednej stronie widoczny jest orzeł, nawet w takim typie piastowskim, a po drugiej stronie widoczna jest lilia. Ta moneta nie ma jakiejś takiej, nie znam drugiego egzemplarza. Takie połączenie właśnie orła i lilii znajduje się na monetach Ludwika Andegaweńskiego, z tym, że to jest inne przedstawienie i też nie ma legendy otokowej. Być może właśnie to jest przykład emisji Elżbiety, matki Ludwika, która w jego imieniu pełniła rządy na terenie Polski. W czasach Andegawenów pojawiają się monety właśnie wybijane przez Jadwigę jako samodzielną królową, emitowane w Poznaniu. To już są monety miejskie Poznania, czyli mamy skrzyżowane klucze i orła. Poznań w końcu dostaje nowe przywileje, rozwija się handel. To widać po znaleziskach monet, na przykład w Poznaniu jest znaleziona jedyna moneta Ludwika Węgierskiego wybita w Ogniówkowie, jedyna właśnie na obszarze Wielkopolski, także
Pozostałe monety są bardzo przesunięte na południe kraju, czyli tak, gdzie pewnie zyski z tej mennicy kierowano bezpośrednio do Ludwika Węgierskiego. Po objęciu rządów przez Władysława Jagiełłę dopiero ten władca ustabilizował czy wprowadził stałą monetę, jedną monetę na obszar całego państwa. Tutaj mamy do czynienia w tym momencie z denarami. Tu na środku mamy denar wybijany przez mennicę wschowską. To była druga mennica miejska działająca w tym momencie w kraju, bo oprócz mennicy poznańskiej, która wybija te monety, które przed chwilą widzieliśmy, skrzyżowane klucze i wyobrażenie orła. Tutaj mamy wyobrażenie tarczy, podwójnego krzyża w tarczy i wyobrażenie orła. Dodatkowo mamy ternary, czyli tak zwane kwartniki małe, które mają wartość 3 denarów i półgrosze, które miały wartość 18, które miały wartość 9 denarów. Półgrosze były największym nominałem wybijanym przez Jagiellonów w XV wieku w Polsce. Nie, dwa półgrosze nie równały się niestety jednemu groszowi praskiemu. W momencie, kiedy chciano zapłacić wartość groszy praskich za pomocą monet polskich, trzeba by zapłacić, wyrównać brakującą wagę srebra, bowiem półgrosze jednak szybciej traciły na wartości. Tu mamy władcę oczywiście cały czas, pomimo tego, że zastrzegali się, że to jest moneta wieczna, cały czas kolejny władca obniżał wartość, wagę monety i skład srebra dodawał do mieszek i wartość tych monet mimo wszystko spadała. Dodatkowo oprócz mennic w Krakowie, która wybiła właśnie pół grosze, działała jeszcze mennica w Lwowie, która wybijała pół grosze, znaczy druga seria tych emisji w Lwowie monet kwartnikowych już miała wartość pół grosza polskiego. Tam emisja została przerwana w 1411 roku. I generalnie Jagiellonowie do końca XV wieku wybijali właśnie wspomniane nominały, no już bez ternara, czyli mamy pół grosze i denary. Następca Władysław Warneńczyk, po lewej stronie mamy przykład fałszerstwa jego monety, czyli denara. On wybijał tylko denary, bowiem przed wyprawą, no przed bitwą pod Warną, miał zaplanowane prowadzenie razem z, no, z Stanami wybijanie monet półgroszowych. Niestety nie doszło to do realizacji. Tu mamy niezwykle rzadki, tu są monety, które widzimy na tej planszy, znalezione na Ostrowie Tuńskim. Tu mamy niezwykle rzadki denar Kazimierza Jagiellończyka wbity we Wschowie. Monety wybijane we Wschowie, orły często też wszystkie miały pierścień w dziobie, także to też jest wyróżnik mennictwa tego miasta. Władysław Jagiełło, przygotowując się do wojny z zakonem, starał się też omijać, jeśli chodzi o drogi handlowe, państwo krzyżackie, dlatego w samym Poznaniu, na Ostrowie Tumskim również mamy bardzo dużo monet związanych z, czy wybijanych na Pomorzu Zachodnim i na Śląsku. To jest ta linia, którą linią Odry Władysław Jagiełło chciał ominąć handel zbożem, żeby nie płacić, czy żeby nie płacić cła, nie wzmacniać państwa krzyżackiego, i ten handel omijał od strony zachodniej. Na tym bym chciał skończyć przedstawianie monet czy emisji, które są związane z Poznaniem. Tutaj to targi znaleziska monet. To jest ze znakiem informacji pytanie. Ostrów Dumski nigdy nie był miastem. Tutaj nigdy nie było targów. Generalnie funkcjonował on między dwoma miasteczkami, między Śródką a Poznaniem. I to, co się działo w tych dwóch miastach, miało duży wpływ na to, na liczbę znalezisk monet na samym Ostrowie Tumskim. Można żałować, dlaczego nie mamy tych monet XIII-wiecznych naszych władców zidentyfikowanych, bo tych monet z XIII wieku faktycznie na Ostrowie Tumskim
Nie ma. Pewnie te emisje nie były za wielkie. Była, jak wspomniałem, renowacja monety powodowała, że ta moneta cały czas była wymieniana i nie opłacało się tutaj euroryzować. Pytanie, czy też kuria przejmując Ostrów Dumski, no pewnie początkowo nie bardzo miała, no nie widzimy jakichś tutaj dużych inwestycji budowlanych. Pewnie nie za bardzo też było pomysłu, jak tą przestrzenią zarządzać. Też mimo wszystko handel, upieniężenie rynku było niewielkie. Cały czas funkcjonował handel wymiany barterowej, czyli towaru za towar. Dodatkowo bunt wójta Przemka przeciwko Władysławowi Łokietkowi powodował, że miasto Poznań było pozbawione pewnych przywilejów, a wcześniej Ostrów Dumski i osady po lewej stronie nie dostawały przywilejów, żeby mogło rozwijać się XIII-wieczny Poznań po drugiej stronie rzeki. Dopiero Andrzej Zgosławic, biskup rządzący tutaj na początku XV wieku, pierwsze przywileje dał Śródce. Także rozwój osad wokół Ostrowa Tumskiego spowodował, że w XV wieku faktycznie tych monet mamy najwięcej. Gdybyśmy odrzucili Boratynki, tutaj zbiorowe monet z Ostrowa Tumskiego, no to XV wiek jest najlepiej reprezentowany. No i ta najdrobniejsza moneta XV-wieczna, czyli denary, to jest w tym momencie najwięcej. Przechadzając się tutaj wzdłuż linii zabudowy, w momencie, kiedy prowadziliśmy badania archeologiczne, no to zdarzało się, że właśnie w kretowinach, tak na trawnikach czy na rabatkach znajdowały się właśnie nie boratynki, ale monety XV-wieczne. Także one sobie tutaj na powierzchni leżały, więc widać, że to nasycenie rynku pieniądzem już było duże. No i rozwój osad targowych potężnego miasta po drugiej stronie rzeki powodował, że ten pieniądz również tutaj wpływał. Dziękuję za uwagę.